Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, zboże kochany, witam również gości, jeżeli tacy są. Moi drodzy, kazania, które słyszymy z tego miejsca i nie tylko z tego miejsca, w ogóle z kazalnic naszych zborów, mają różny charakter. Niektóre są bardziej inspirujące, niektóre bardziej zachęcające. Myślę, że jakiekolwiek by nie były, zawsze powinny być troszkę jednak konfrontujące nas. Nie możemy nigdy pozostać obojętni wobec nich. Niektóre są bardziej nauczające. W naszym zborze przywykliśmy do tego, że kazania bardziej nauczające są we wtorki. W niedzielę są te inne, bardziej takie rozpalające, a we wtorki są nauczające. Ale wiecie, miałem już wiele sygnałów od braci, od liderów, że niektóre tematy jednak trzeba poruszać w niedzielę. Pomimo, że są takie stricte wykładowe i nauczające, że należy również całemu zborowi je przedstawiać. I tak jak wiecie, czasem tak robię. Były kiedyś na temat rodziny szczęśliwej. Były nie tak dawno stosunkowo na temat rozwodów, małżeństw. I dziś kolejny czas, by zająć się jakimś takim praktycznym tematem. A też to dlatego, że okoliczność taka jest, na dole pojawiła się lista do chrztu i ktoś z braci mi kiedyś powiedział, że nie pamięta kazania na temat chrztu w niedzielę. Więc chcę nadrobić zaległości i chcę po prostu dziś troszkę powiedzieć na temat chrztu. Pytanie, dlaczego chrzest wodny? Moi drodzy, owszem, my dużo mówimy na temat chrztu już w malutkim gronie z katechumenami, czyli osobami tym zainteresowanymi. Będą takie spotkania, wiecie, to jest około 5-6 spotkań, więc całkiem sporo. Możemy się dosyć skrupulatnie, szczegółowo przyglądać temu tematowi, ale wiecie, to jednak jest spotkanie dla już zainteresowanych, czy jakkolwiek zmotywowanych. Natomiast dzisiaj chciałbym dla nas wszystkich. Wiem, że większość z nas jest po chrzcie, ale niech to jest dla was jakimś przypomnieniem, jakimś usystematyzowaniem, a też niech to może da narzędzia do tego, żeby rozmawiać z ludźmi. Czasem się zdarza, że po prostu macie, czy mamy rozmowy na temat nawet chrztu. Niech to dzisiejsze przesłanie będzie takim usystematyzowaniem i przypomnieniem. A dla tych, którzy są przed tą decyzją jeszcze, chciałbym, żeby to było zachętą. I od razu mówię, nie mam zamiaru was przekonywać. Nie po to tutaj stoję, nie po to to chcę przekazać, żeby was przekonać. Przekonać was może jedynie Boże Słowo. A ja go po prostu chcę zaprezentować. A więc chciałbym dzisiaj zająć się tymi pytaniami. 5 pytań dotyczących chrztu. Odpowiemy sobie na przynajmniej 4 pierwsze. Po pierwsze, czy chrzest jest ważny? Po drugie, czym w ogóle jest chrzest? Jakie on ma duchowe znaczenie? Potem biblijne warunki dopuszczenia do chrztu, no i na ile zostanie czasu. Najczęściej zadawane pytania przez sceptyków, czyli przez tych, którzy nie bardzo rozumieją ten chrzest tak, jak my go rozumiemy czy prezentujemy. A więc przechodzimy do pierwszego. Czy chrzest jest ważny? No jak myślicie, jest ważny? Pewnie, że tak. Wszyscy to mówią, że jest bardzo ważny. Moi drodzy, oczywiście w tym, co powiem, chcę podkreślić jego wagę. Tylko wiecie co? Wśród tych, którzy jeszcze chrztu nie przyjęli, są też tacy, którzy uważają, że jest ważny. Paradoks trochę, nie? Niektórzy uważają, że jest ważny, bo mówi o tym Biblia, ale chrztu nie przyjmują. Na coś czekają. Więc chciałbym powiedzieć, że wiedza to za mało. Działanie. Wiedza to za mało. Wiecie, przekonanie biblijne, właściwe, że chrzest jest właściwy, dobry, potrzebny, to za mało. Trzeba go przeżyć, trzeba go podjąć. I powiem w ten sposób, jeżeli nawet mówisz, co mówisz, jeżeli nawet uważasz i mówisz to nagło, że chrzest jest ważny, ale go nie przeżyłeś, no to swoim postępowaniem świadczysz, że on jest nieważny. To swoim postępowaniem świadczysz, że dajesz dowód, że on nie jest dla ciebie istotny. Wiecie, wielu się nawróciło i na tym się zatrzymuje. I nie podejmuje tego kroku, by przyjąć chrzest wiary. Nie bardzo rozumiem, na co czekasz. Na jakieś objawienie? Może, żeby przyszedł jakiś, nie wiem, anioł i szepnął do ucha, że to trzeba? Nigdy tego nie doczekamy. Wiecie dlaczego? Bo jest Słowo.
takich przypadkach, gdy Słowo Boże mówi wyraźnie, nam wystarcza. Więc zechciejmy teraz zaglądnąć do Bożego Słowa troszkę więcej. Na początek przeczytamy Bożego Słowa, będziemy czytać z czterech fragmentów. Najpierw będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, z trzeciego rozdziału, pierwszych sześć wersetów. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni judzkiej. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Właśnie Jana dotyczą słowa proroka Izajasza. Głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści, opasywał się skorzanym pasem, a żywił szarańczą i miodem dzikich pszczół. Schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. Tych, których otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Dodam jeszcze, że wszystkie fragmenty pochodzą z nowszego przekładu, tego ewangelicznego przekładu. Jeden będzie z innego, ale to podam w właściwym czasie. Drugi fragment. Ten sam rozdział, kawałeczek dalej, od 13. W tym czasie z Galilei nad Jordan przyszedł do Jana Jezus. Chciał być przez niego ochrzczony. Jan jednak próbował go powstrzymać. To raczej ja powinienem być ochrzczony przez ciebie, przekonywał. A ty przychodzisz do mnie. Lecz Jezus mu odpowiedział: teraz ustąp. Uczynimy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił. I kolejny fragment przeczytamy. Jana 3, 22-23. Potem Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na tereny Judei, gdzie z nimi przebywał i chrzcił. Również Jan chrzcił w Ejnion blisko Salim, ponieważ obszar ten obfitował w wodę. Ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. I jeszcze jeden na ten moment ostatni. Ewangelia Mateusza 28, 19. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Troszkę słowa na początek, zresztą jak mówiłem, temat bardziej taki wykładowy, więc będzie słowa więcej. Ale zobaczmy, w tym pierwszym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest mowa o tym, że Jan chrzcił. Jest opis tego, w jaki sposób chrzcił. Będziemy później do tego wracać. Kolejny fragment to wzmianka o tym, że Jezus uczniami również chrzcili. Wcześniej było jeszcze mowa o tym, że sam Jezus poszedł nad wody Jordanu. Nie musiał. Nie musiał pokutować, nie musiał chrztu przyjmować, ale uczynił to, żeby dać nam przykład i wzór. I na końcu to, co jeszcze jest na prezentacji, to jest nakaz misyjny. Nakaz, by czynić uczniami. Zwróćcie uwagę, to jest jakby główny nacisk. Idźcie, czyńcie uczniami. Ale jaki jest pierwszy krok? Chrzcząc je, chrzcijcie ich. To jest pierwszy krok, by czynić uczniami ludzi, czyli chrzest. Więc pytanie, czy chrzest jest ważny? Odpowiadam tak, bo chodzi o uczniostwo. Tak jak na tym ostatnim fragmencie. Pierwszym krokiem czynienia uczniów jest chrzest. Zobaczmy, co mówi Biblia na temat uczniostwa. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 25-27. Gdy szły za nim wielkie tłumy, odwrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swą duszę, nie może być uczniem. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swego krzyża, nie może być uczniem moim. Wczujmy się w tą sytuację. Oto idzie Jezus, za nim idą tłumy. Wiecie, gdyby tak dzisiaj przenieść to na dzisiejsze warunki, jest jakiś przywódca, jest jakiś, no, dostańmy przysłowie przywódca, za którym podążają tłumy. Wiecie, to jest takie fajne, kiedy przywódca ma za sobą tłumy, a nie kilka osób. Ale zobaczcie, Jezus patrzy zupełnie inaczej. Jezus odwraca się do tych tłumów i tak jakby chciał powiedzieć: mi nie zależy na tłumach. Ja potrzebuję uczni. Ja chcę mieć uczni, którzy za mną idą. Ja nie potrzebuję klubu kibica za sobą.
Ja chcę, abyście byli moimi uczniami. A wiecie, a być uczniem, no to już nie jest do końca tak łatwo i prosto. Czytaliśmy wcześniej, jakie Jezus stawiał wymogi. Ale chcę zwrócić uwagę na werset kolejny, który jest w tym samym rozdziale, który bardzo mocno brzmi. Ewangelia Łukasza 14:33. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrze znamy ten fragment. O co tutaj chodzi? Jest napisane, nie wyrzeknie tego, co ma. Nie chodzi tutaj o stan posiadania, że masz się wyrzec tego, co fizycznie masz. Nie, tu raczej chodzi o naszą mentalność. No, nawet nie wspominam, że mamy się wyrzec grzechu, bo to już jest mowa do uczniów. To jest jakby oczywiste. Ale wiecie, Jezus mówi, jeśli chcesz być moim uczniem, to musisz się wyrzec swojego starego sposobu myślenia. To musisz się wyrzec wcześniejszego sposobu myślenia, jeśli on jest niebiblijny. Powiem wprost, musisz wyrzec się tkwienia w poprzedniej niebiblijnej tradycji, jeśli chcesz być jego uczniem. Jeśli chcesz być jego uczniem, Jezus mówi, musisz się wyrzec wszystkiego, co nie zgadza się z moim nauczaniem. Czy niektórzy by tak chcieli, od nawróciłem się, mówię, że jestem jego uczniem, no ale nie do końca w każdym temacie. Kolejny fragment, Łukasz 6:40. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie przygotowany będzie każdy, który będzie jak mistrz. Zobaczcie, mamy być jak mistrz. Nie lepsi, mnie o to chodzi, ale mamy być tacy sami. Naśladownictwo. Wyobraźcie sobie to tak bardziej plastycznie. Mistrz, który idzie gdzieś po piasku, zostawia ślady stóp, masz w nie wkraczać. Dokładnie to chodzi, o to chodzi w uczniostwie. O to chodzi, żeby dokładnie naśladować, odwzorowywać to, co robił mistrz. Więc powiem znów wprost, jeśli chodzi o chrzest. Jeśli naprawdę chcesz być jego uczniem i będziesz stawiał stopy swoje w jego ślady, to one cię doprowadzą nad wody chrztu. Bo Jezus tam doszedł. Jezus doszedł nad Jordan. Jeżeli będziesz chciał go naśladować, to dojdziesz do Jordanu czy do wody chrztu. Moi drodzy, nie da się inaczej. To tak jest, że nie da się być połowicznie, być uczniem w jednych tematach, a nie być uczniem w drugich. A więc myślę, że to pierwsze pytanie, czy chrzest jest ważny, myślę, że rozumiemy, że chrzest jest ważny. Więc to do tej pory było odpowiedzią na to pierwsze pytanie, czy chrzest jest ważny. Drugie pytanie, czym w ogóle jest chrzest? I tutaj kilka odpowiedzi. Po pierwsze, to wynika też z samego słownictwa. Z języka greckiego baptizo oznacza zamoczyć, zanurzyć. Dla nas może to jest takie nieczytelne, niezrozumiałe. Ale dla Żydów wówczas, którzy słyszeli słowa Jezusa, było to oczywistością. Oni tego słowa, baptizo, używali w codziennej praktyce. Czy kiedy kobiety szły nad wodę czy do jakiegoś naczynia robić pranie, to gdyby ktoś chciał opisać ich pracę, to powie, że one swoje ubrania baptizo w wodzie. To było to słowo. Zanurzanie, zamoczanie. Tak samo przy farbowaniu swoich ubrań to samo słowo było używane. Ciekawa rzecz, że kiedy było farbowane ubranie, to ono poprzez baptizo, zanurzanie, nie wychodziło już takie same. To taka malutka dygresja. Widzicie, Jan, Jezus, a potem apostołowie, o czym będziemy wspominać jeszcze, czynili to, czyli zanurzali, chrzcili, zawsze tam, gdzie było dużo wody. Jeden z fragmentów, które przeczytaliśmy, że Jan chrzcił w Einion. Dlaczego? Bo tam było dużo wody. Więc to jest jeden, oczywiście jeden z wielu argumentów, dlaczego chrzest powinien odbywać się przez zanurzenie, a nie pokrapienie. Ale to, jak mówię, jeden z wielu. Kolejny, czym jest chrzest, jest symbolem pogrzebu. Od razu przeczytajmy sobie fragment z listu do Rzymian, który o tym mówi. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 3-4. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć,
abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Dłuższy fragment, ale chodzi mi o to podkreślenie. Za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani. To nie jest mój wymysł, to mówi Biblia, że chrzest jest symbolem i obrazem pogrzebania. Tak samo list do Kolosan mówi, jako pogrzebani wraz z nim w chrzcie. Nasze warszawskie mówi troszkę inaczej. Wraz z nim zostaliśmy pogrzebani w chrzcie. Więc chrzest jest obrazem czy symbolem pogrzebu. Wiecie, kiedy człowiek fizycznie umiera, mówiąc wprost, zostaje ciało, jeszcze bardziej dosadnie zwłoki. No i chyba pogrzeb jest naturalną i konieczną czynnością. Zgadzacie się? No teraz, bo już dochodzi inny sposób jak kremacja, ale za czasów Jezusa nie istniała. A w tym klimacie, w którym Jezus funkcjonował, było to jeszcze bardziej konieczne. Gorący klimat. Jeżeli człowiek umierał, pogrzeb był nieodzowną koniecznością i to jak najszybciej. Stąd myślę, że ten obraz i symbol jest bardzo trafny, że kiedy stary człowiek umiera poprzez pokutę, poprzez nowonarodzenie, nowy się rodzi, to z tym starym trzeba coś zrobić. Czyli trzeba go pogrzebać w chrzcie. Kolejna odpowiedź, czym jest chrzest, jest po prostu rozkazem. Jest nakazem misyjnym. I ten fragment, który już się pojawił wcześniej, przeczytajmy go jeszcze raz. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzcijcie ich. Wiecie, jak to jest z rozkazem? Rozkaz nie zawsze musisz rozumieć, ale go masz wykonać. Bo w wojsku, założymy, dowódca, jeżeli wydaje rozkaz poleconemu, podwładnemu, ten podwładny niekoniecznie musi wszystko zrozumieć. Ale to jest rozkaz, który ma być wykonany. I polecenie chrztu jest po prostu rozkazem. Jest poleceniem, który powinien być wykonany. Nawet nie do końca wszystko musimy rozumieć. Ale skoro Bóg tak postanowił, ale skoro Bóg tego oczekuje, to powinienem to zrobić. Ale wiecie, Biblia jest piękna. Biblia nie zostawia nas w takim miejscu, że po prostu daje rozkaz, niczego nie tłumacząc i rób. Nie. Biblia, pomimo że daje rozkaz, oczekując naszego wykonania, jednak tłumaczy, czym jest chrzest, czyli duchowe znaczenie chrztu. Czyli to, co zapowiedziałem w punkcie trzecim. Duchowe znaczenie chrztu. Więc po pierwsze, skoro jest rozkazem, no to aktem posłuszeństwa jest jego wykonanie. Logiczne? Wydaje się mi, że tak. Aktem posłuszeństwa jest wykonanie chrztu. Moi drodzy, myślę, że tutaj nawet nie ma co wiele zgłębiać. Posłuszeństwo jest najbardziej oczekiwaną rzeczą Boga w stosunku do nas. Jezus sam był posłuszny. I znowu mogę wrócić do tej myśli o uczniostwie. Jezus sam był posłuszny. Jak mówi list do Filipian, zobaczmy, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci. I to nawet śmierci na krzyżu. To jest cecha Jezusa, posłuszeństwo. Więc tym bardziej On wymaga jej od nas. Ale wiecie, odwrotnością jest nieposłuszeństwo, proste. Odwrotnością jest nieposłuszeństwo, które same w sobie jest grzechem. Ale wiecie, ono też jakby wciąga, czy powoduje wejście w kolejne grzechy. Generalnie nieposłuszeństwo prowadzi do upadku, prowadzi do wielu strasznych konsekwencji. Mnóstwo przykładów Biblia opisuje. Już na pierwszych kartach Biblii, kiedy widzimy Adama i Ewę, którzy żyli w takim szczęściu i sprowadzili straszną tragedię na siebie samych i na całą ludzkość przez nieposłuszeństwo. Mieli zakaz zerwania tego owocu, a jednak to uczynili. Gdybyśmy szli dalej, choćby król Salomon. Niezwykle piękna, ale i tragiczna postać. Tak niesamowicie rozpoczął. Tak niesamowicie Bogu służył. Piękną świątynię wybudował. Ale w międzyczasie miał problem z nieposłuszeństwem. Nie wolno mu było, był rozkaz, był Boże polecenie, brać sobie żony poganki,
A Biblia wyraźnie mówi, że sobie wziął żonę Egipcjankę, córkę Faraona. I choć wiedział, że to jest nie fair, choć wiedział, że to jest nie w porządku, to z tego nie zrezygnował. I tam, gdzie na początku miał pałac dla jednej kobiety, córki Faraona, doprowadziło to do tego, że tam stał cały harem. 1000 kobiet. A on skończył bardzo źle. Grzech nieposłuszeństwa jest strasznym grzechem. Można mówić o Samsonie, Saulu. No może tu dwa słowa o Saulu, gdyż jest to taka sztandarowa postać mówiąca o konsekwencjach nieposłuszeństwa. Znacie tę sytuację, kiedy przecież Bóg mu rozkazał wybić wszystkich Amaleków do nogi. A wszystek dobytek jako obłożony klątwą. On tego jednak nie uczynił. A potem prorok Samuel przychodzi i mówi te znamienite słowa, które przeszywają grozą po dziś dzień. Pamiętacie? Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czarowanie, bałwochwalstwo, oddawanie czci obrazom. Patrzmy na to w ten sposób. Czym jest nieposłuszeństwo? Ale zobaczmy teraz, Biblia zawęża ten temat nieposłuszeństwa do kwestii samego chrztu. W Nowym Testamencie chodzi o faryzeuszów. Zobaczmy ten fragment. Ewangelia Łukasza 7:29-30. A cały lud, gdy to słyszał, w tym także celnicy, przyznawał, że Bóg ma słuszność i dawał się zanurzyć w chrzcie Jana. Faryzeusze jednak oraz znawcy prawa zlekceważyli Boży plan względem siebie, ponieważ nie dali się przez niego ochrzcić. Zobaczmy, mamy dwie grupy ludzi. Mamy ludzi, po prostu tłum, wśród nich celnicy, grzesznicy, którzy zrobili dobrą rzecz, przyznali Bogu rację. Powiedzieli tak, Bóg ma słuszność. Tak, Bóg ma rację. I dawali się ochrzcić. Ale mamy drugą grupę, faryzeusze, którzy zlekceważyli. Mocne słowo, zlekceważyli Boży plan wobec siebie, bo nie dali się ochrzcić. Czy znasz Boży plan wobec siebie? To jest też chrzest, między innymi. Jeśli jeszcze się wahasz albo myślisz inaczej, to spójrz na to słowo. Nie lekceważ Bożego planu względem swojego życia. A więc to tyle, jeśli chodzi o pierwszy punkt, akt posłuszeństwa. Czym dalej? Jakie duchowe znaczenie chrztu dalej? To jest naśladownictwo, uczniostwo. Tego nie będę rozwijał, bo mówiłem przed chwilką, ale umieściłem ten punkt, aby było to jasne, że jakby tym duchowym znaczeniem chrztu również jest uczniostwo, naśladownictwo. I trzecim to jest symbol odcięcia się od przeszłości. Wiecie, na to jest bardzo istotne. Przez chrzest dajesz dowód, że odcinasz się od przeszłości. Dajesz dowód przed swoimi znajomymi, przed swoimi bliskimi, przed swoimi koleżankami, kolegami, przed znajomymi, ale też i przed władzami duchowymi. Również przed światem duchowym. I tym niebiańskim, i tym demonicznym. Dajesz dowód tego, że odcinasz się od tego, co jest za tobą. Że idziesz na całość. Że idziesz za Jezusem już bezkompromisowo. Że nie wrócisz już. Że definitywnie odcinasz się od starego życia, od starej mentalności, od starych przyzwyczajeń. Spójrzmy, bo chcę to uzasadnić Bożym Słowem. List do Koryntian 10:1-2. Tu jest pewien kontekst. Ale na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Chcę zwrócić uwagę tylko na tę ostatnią kwestię. To nie ja wymyślam, to mówi Biblia, że przejście przez Morze Czerwone jest symbolem chrztu. Czytamy, zostali ochrzczeni w Morzu Czerwonym. Przez którego suchą stopą przeszli. To jest symbol chrztu. Tak Biblia nas naucza. Nie jedyny zresztą starotestamentowy. Więc zobaczmy na tą historię przez moment. Oto lud izraelski wychodzi z Egiptu. W wielkiej mocy, wielkiej chwale wychodzi i idzie. Nie stoi, idzie. Ma cel, ziemię obiecaną. Rozumiemy, że jest to obrazem nas, którzy dożywamy zbawienia, wychodzimy z Egiptu, z tego świata, idziemy, mamy cel.
Ale zobaczcie, Izrael szedł cały czas po terytorium wroga. I to wróg miał świadomość, że łatwo ich może zawrócić. Wciąż byli dostępni na jego wpływy. Wciąż byli w zasięgu możliwości. Oni sami też mogli tak to odczuwać. Ale kiedy przeszli przez Morze Czerwone, czyli przez chrzest, to klamka zapadła. Oni nie mogli już wrócić. Oni nie byli dostępni dla Egipcjan. Niesamowite, mocne znaczenie chrztu. Tej deklaracji, którą składasz przez ten fakt, że na 100% idziesz za Jezusem i nigdy nie chcesz zawrócić. I kolejne, już ostatnie znaczenie chrztu. Chrzest jest elementem zbawienia. To może troszeczkę trudniej będzie brzmieć, bardziej teologicznie. Później na naszych spotkaniach będziemy sobie to szerzej omawiać, ale chcę go tylko tutaj zasygnalizować. Przeczytajmy sobie ten tekst, to jest chyba jedyny z innego przekładu, zaznaczyłem, to jest Uwspółcześniona Biblia Gdańska. 1 Piotra, 3 rozdział, wersety 19-21. Słuchajcie się, czytajcie. Chrystus przyszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga. Ta pierwsza część wersetu, zupełnie nią nie będziemy się zajmować, ale widzimy, że jest ona drugim symbolem starotestamentowym. Arka Noego jest symbolem chrztu. O tym mówi ten fragment. Ale chcę zwrócić uwagę na tą końcówkę, tam wytłuszczonym drukiem. Teraz też chrzest zbawia nas. Teraz też chrzest zbawia nas. Moi drodzy, analiza listu do Rzymian, 6 rozdziału, początku, którego teraz nie będziemy prowadzić, prowadzi nas do pewnych wniosków. Przede wszystkim do tego, że poprzez przyjęcie wiarą ofiary Jezusa Chrystusa wyznajemy, proklamujemy, przyjmujemy fakt, że to Jezus umarł za nasze grzechy. Ale przez akt chrztu wyznajemy i proklamujemy, że to my umieramy wraz z Nim. Rozumiemy chyba tą różnicę. Pierwsze jest wyznanie, że Jezus umarł za nasze grzechy, co daje nam zbawienie, co prowadzi nas do pokuty, co prowadzi nas pod krzyż. Ale drugie, przez akt chrztu proklamujemy, że my umieramy wraz z Nim. Oczywiście to jest proces. To jest proces. Nasze umieranie starej natury jest procesem, ale chrzest otwiera drogę. Chrzest otwiera drzwi. Jest tym pierwszym krokiem. I ta końcówka raz jeszcze. Teraz chrzest zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga. Moi drodzy, chrzest nigdy nie oczyszcza. Z żadnego grzechu, z niczego innego. Oczyszcza krew Jezusa. Chrzest nie oczyszcza, ale jest reakcją oczyszczonego sumienia. Kiedy my dożywamy zbawienia, wierząc w Jego krew, kiedy krew Chrystusa nas oczyszcza, to jest jakby ten pierwszy element czy człon zbawienia. Reakcją oczyszczonego sumienia jest chrzest. Czytamy, że odpowiedzią czystego sumienia jest chrzest. Tyle na ten czas, będziemy to później zgłębiać. Czwarte, biblijne warunki dopuszczenia do chrztu. Moi drodzy, po co jakieś warunki stawiać? Czyż to nie jest piękne, że ludzie się nawracają, że ludzie chcą iść do chrztu? Czyż to nie jest piękne, że ludzie przychodzą i proszą o chrzest, a my tu jeszcze im jakieś kłody pod nogi, jakieś warunki będziemy stawiać? Moi drodzy, celowo użyłem słowa biblijne warunki, bo Biblia ich stawia. To nie my stawiamy, to Biblia ich stawia. I nie możemy przejść obojętnie wobec wymogów Biblii. Nie będziemy już teraz wracać do tych fragmentów, ale chodzi o te fragmenty, które na początku czytaliśmy, opisujące chrzest. Tam widzimy Jana, który stawia warunki. Do niego tłumnie przychodzą ludzie. Chcą się ochrzcić, a on nie zaprasza ich wszystkich do wody.
Prawda? On mówi do nich bardzo wyraźnie, że On będzie ich chrzcił pod pewnym warunkiem. A tym warunkiem będzie pokuta. Do tego dojdę za chwilkę. Podobnie jest i w Nowym Testamencie, już po śmierci Pana Jezusa. Przeczytajmy ten fragment. To chodzi o eunucha. Dzieje apostolskie 8:36-37. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał: oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Chcę zwrócić uwagę na słowo jeśli. Zobaczcie, znowu sytuacja jest. Oto eunuch tak słuchał Bożego Słowa, że przeżył, że chce. No i przecież nie wiem, gdybym ja tam był, to bym powiedział: dobra, stajemy, chodź do wody. A on mówi: stop, stop, jeśli. Warunek. Jeśli wierzysz z całego serca. A więc, moi drodzy, jakie są te warunki? Gdybyśmy raz jeszcze sobie przypomnieli te sytuacje, które zostały przeczytane. Kto był chrzczony? Czy to przez Jana, czy przez uczniów, czy przez uczniów Pana Jezusa? Każdy ten fragment, który czytaliśmy, tam byli chrzczeni ludzie dorośli. Więc pierwszym warunkiem jest osoba w wieku świadomym. Dzisiaj ja z tym ciągle mam problem. Ciągle używam słowa dorosły. Już w prezentacji napisałem jak trzeba, żeby się nie pomylić. Ale tak jesteśmy przyzwyczajeni mówić. Nieścisłe to jest. Bo jeżeli ktoś rozumie, że w wieku dorosłym, to znaczy po 18, to nie o to chodzi. W wieku dorosłym, to znaczy w wieku świadomym swoich decyzji. Jaki to wiek? To już kwestia do rozmowy, do uznania. Ale na pewno nie niemowlę. Na pewno nie niemowlę, które kompletnie nie wie, co się z nim dzieje. I wszystkie opisy biblijne mówią o osobach w wieku świadomym. Ktoś pewnie od razu zacznie inne argumenty, ale te sobie zostawmy na już nasze spotkania. I jest taki punkt, będziemy o tym rozmawiać. Więc jakby pierwszym punktem jest kwestia, że to musi być osoba w wieku świadomym, która wie, co robi, która rozumie, czym jest opamiętanie, która go przeżyła, która jest odpowiedzialna za to, co robi, za to, czego chce. A po drugie jest to osoba, która sama o to poprosi. Widzicie, to nie Filip poprosił eunucha. Odwrotnie, eunuch poprosił Filipa. I tak samo nie Jan biegał za ludźmi po pustyni: chodźcie się chrzcić. Nie, ludzie do niego tłumnie przychodzili i oni go o to prosili. To jest pierwszy warunek. A drugi warunek to jest osoba, która przeżyła upamiętanie, pokutę. Niezwykle ważny, i tutaj na moment się zatrzymamy, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Moi drodzy, wielkim błędem jest, jeżeli do wody chrztu wchodzą ludzie, którzy tej pokuty nie przeżyli. Którzy dużo wiedzą, którzy może umieją się już jakoś zachować, ale serce jest niezmienione. To robi tylko zamieszanie i w społeczności, i w ich życiu osobistym. Dlatego, że są jakby przekonani, że jest wszystko okej, bo są po chrzcie. Tymczasem nic nie jest okej, jeśli nie przeżyli prawdziwej pokuty. Moi drodzy, kiedy czytamy opisy biblijnego chrztu, to już widzimy w Mateusza 3 rozdziale, jak Jan nawołuje: opamiętajcie się. W 6 wersecie tego 3 rozdziału jest napisane wprost: tych, którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów, Jan chrzcił w Jordanie. Kogo chrzcił? Którzy pokutowali. Którzy otwarcie przyznawali się do swoich grzechów. Tych, którzy tego nie zrobili, odsyłał. Jak znamy język Jana, dosyć w twardy sposób. Dosyć zdecydowany sposób. Nawet niegrzeczny sposób, moim zdaniem. Ich odsyłał z powrotem do domu. Ale chrzcił tych, którzy pokutowali. I kolejny fragment. Jan sam o sobie mówi w ten sposób: ja gdy chrzczę, zanurzam w was wodzie ze względu na upamiętanie. I tu z tego wersetu mamy dwie prawdy. Ja gdy chrzczę, zanurzam. Nie pokrapiam. Zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Ze względu na pokutę.
Kiedy apostoł Piotr w pierwszym swoim kazaniu, pobylaniu Ducha Świętego, mówił to również, od tego rozpoczął. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić. Moi drodzy, problemem jest w tym, że nie każdy właściwie rozumie, co to w ogóle jest słowo pokuta, pamiętanie. Poprzez to, że może jakieś naleciałości kulturowe, czasem ludzie rozumieją pokutę jako coś zupełnie innego, jako coś nakazowego, jako, nie wiem, odmawianie ileś tam modlitw za karę, jako coś, co trzeba wykonać, bo zostało to zlecone. Zupełnie to nie ma nic wspólnego z pokutą. Pokuta, inaczej grecki język określa metanoia, a oznacza to jako żal, skrucha po pierwsze, a po drugie zmiana kierunku sposobu myślenia. To jest jakiś tam proces i na niego poświęcę kilka minut, aby każdy mógł jakby uświadomić sobie, czym ona jest, choć myślę, że to jest dla większości bardzo, bardzo dobrze znane. Myślę, że takim najlepszym wzorem jest historia syna marnotrawnego, który siedział po uszy w grzechu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Siedział w miejscu strasznym, w miejscu dla Żyda najbardziej okropnym, wśród świń, i męczył się. I jeszcze mu jeść nie dawano. Ale pamiętamy, jak się zakończyła ta historia. Ale ona miała swój jakiś ciąg. Po pierwsze uświadomił sobie. Po pierwsze zaczął myśleć, co ja tu robię. Przecież ja tu zginę. Drogi przyjacielu, jeżeli w twoim życiu nie ma takiej refleksji, to nie ma co mówić o pokucie. Każdy, kto tkwi jeszcze w grzechu, to jest pierwszy krok. Musisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteś w strasznym miejscu. Musisz powiedzieć jak syn marnotrawny, przecież ja tu zginę. Jeśli nie zawołam do Boga, to zginę. Jeśli nic z sobą nie zrobię, to zginę. I nieważne, czy twoje życie wygląda tak jak syna marnotrawnego, czyli przegrany, czyli pełen dzisiejszym językiem mówiąc nałogów, czy twoje życie wygląda bardzo pobożnie i bardzo pięknie. I bardzo szlachetnie. Nie, zupełnie nieistotne. Kwestia jest, czy Jezus jest żywy w twoim sercu. Jeśli nie, to nie ma innego wyjścia. Jeśli chcesz żyć na wieki z Bogiem, uświadom sobie, że twoja droga prowadzi w złe miejsce. Straszne miejsce, do piekła. Wiem, że może niewiele osób na tej sali dotyczą te słowa. Ale też wiem, że słuchają nas i przez internet, więc myślę, że jednak są osoby, które powinny to usłyszeć. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, świadomość. Choćby jak ładnie wyglądało życie twoje, musisz sobie zdać sprawę, że bez Boga zginiesz. On to zrozumiał, ale nie zakończył na tym. Podjął decyzję. Wstanę i pójdę. I tu też jest problem dla wielu. Jak wielu ludzi znam, którzy mówią, wstanę i pójdę. Czyli mówią, muszę coś z tym zrobić. No muszę coś z tym zrobić. Codziennie może rano wstają i mają wyrzuty sumienia. I ciągle odkładają. To jest ten stan, kiedy sobie decyzje podejmują. Ale dni biegną i nic się nie wydarza. A syn marnotrawny wstał i poszedł. I to jest kolejnym krokiem koniecznym przy pokucie. Wstań i idź. I wtedy następuje ten punkt kulminacyjny, spotkanie z Ojcem, spotkanie z Jezusem. Kiedy skruszony w swoim sercu staniesz i padniesz przed Nim, czy uklękniesz jakkolwiek i wyznasz Mu swoje grzechy, wyznasz Mu swoją bezradność, poprosisz, by krew Jezusa oczyściła twoje grzechy, twoje życie, wtedy następuje cud. Wtedy następuje niesamowity cud. Największy cud, zawsze to mówię. Niektórzy się może dziwią, że to podkreślam, ale ja wciąż to mówię, że to jest największy cud. Nie wiem, odrośnięcie kończyn czy wstanie z martwych to potężne cuda, ale nie mogą się równać z tym, że rodzi się nowy człowiek. Że rodzi się nowy człowiek, z martwego duchowo rodzi się nowy człowiek. I wszystko jest nowe. Nowe życie, nowe priorytety, nowe reakcje, nowe pragnienia. To, co kiedyś było dla ciebie nudne, niewyobrażalnie, jak czytanie Biblii, teraz staje się twoją pasją. To, co kiedyś było dla ciebie piękne, jak nie wiem, jakieś tam imprezy, teraz jest nieznośne.
Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Twoje pragnienia, to co Jezus kocha i ty zaczynasz kochać. To czego Jezus nienawidzi i ty zaczynasz nienawidzić. To jest największy cud. To jest ten największy przełom. Moi drodzy, i to właśnie jest tym drugim krokiem. Osoba, która przeżyła upamiętanie, pokutę. Taki człowiek powinien, jak wcześniej udowadniałem, powinien zrobić kolejny krok, stanąć we wodach chrztu. Zobaczcie, ile punktów jest. Ile stawiamy warunków. Niewiele, tylko dwa. Tylko dwa. Osoba w wieku świadomym i osoba, która przeżyła pokutę. Zbliżając się do końca, najczęściej zadawane pytania przez, określam to, sceptyków, czy tych, którzy mają inne zdanie, wielokrotnie w czasie rozmów, czy nie tylko przed sztem, zadawane mi są przeróżne pytania. Tutaj umieściłem chyba 4 czy 5. 4. Ale wśród tych 4 jest wiele podpunktów. One są wielokrotnie złożone. Więc po pierwsze, czy chrzest jest konieczny do zbawienia? Czy dzieci mogą być ochrzczone? I to jest wielokrotnie złożone pytanie. Która forma chrztu jest właściwa? Czy zanurzenie, czy pokropienie? Podobnie jak punkt poprzedni. I w końcu, czy można ochrzcić się po raz drugi? Nie będę tych tematów, tych pytań już teraz rozwijał. Na to ostatnie, tylko króciusieńko postaram się odpowiedzieć, bo ono jest często zadawane. Jest częstym problemem dla wielu osób. Więc pozwólcie, że na to ostatnie pytanie króciusieńko wspomnę. Użyję do tego pewnego obrazu. Nie pamiętam dokładnie, być może kiedyś nawet w biuletynie go użyłem, ale i tak na pewno nie wszyscy przeczytali. Obraz zrobienia prawa jazdy. Jeśli robisz prawo jazdy, chcąc jeździć samochodem, na przykład wykonałeś go, zrobiłeś go, otrzymałeś uprawnienia, a po jakimś czasie okazało się, że w trakcie procesu wykonywania czy robienia prawa jazdy nastąpiły jakieś błędy proceduralne. Wiecie, co następuje? Cofnięcie uprawnień. I nie wymyślam tego, bo to są fakty. Nawet na tej sali siedzą takie osoby, którym się to przytrafiło. Nawet nie z ich winy. Ale tak naprawdę jest. Kiedy wykryto jakieś błędy proceduralne, nie ma zmiłuj. Cofnięte prawo jazdy. Kierowca, jeśli chce być kierowcą, musi po raz drugi je zrobić. Czy ten obraz już nam coś mówi? Wybaczcie za dosadność, ale według Biblii chrzest niemowląt ma przynajmniej 2 główne błędy proceduralne, tak to nazwę. Po pierwsze, że to jest chrzest niemowląt. No właśnie, mówiłem wcześniej o tym. Osób zupełnie nieświadomych, które nie podjęły decyzji, które nie pokutowały. A po drugie, że przez pokropienie. Więc tak naprawdę według Biblii to, co się wydarzyło z niemowlęciem, to w ogóle nie był chrzest. To było jakiś zabieg. Ale jeśli byśmy mieli zostać przy tym, że to nazywamy chrztem, to jeśli chcemy być wierni Biblii, to musimy go przeżyć po raz drugi. Taka jest moja odpowiedź. Moi drodzy, kończąc, chcę też uspokoić każdego z was, który może myśli inaczej. Ja naprawdę nikogo nie krytykuję. Naprawdę nikogo nie oskarżam. Jeśli myślisz inaczej, nie chcę, abyś czuł się gdzieś przygwożdżony do ściany. Nie. My cię kochamy, my cię szanujemy, błogosławimy. I wierzymy, że to Bóg wykona w twoim sercu pracę. Dlaczego tak mówię? Bo mówi tak Biblia. Posłuchajcie. Filipian 3,15 według Biblii Warszawsko-Praskiej. Posłuchajcie tych słów. Wszyscy my, ludzie, duchowo dojrzali, mamy w ten sposób myśleć. Ale jeśli nawet znajdą się wśród was tacy, którzy będą myśleć inaczej, to i wam Bóg to objawi. Widzicie, apostoł Paweł wcale nie chce nikogo tutaj zmusić. Apostoł Paweł mówi wprost, powinni wszyscy dojrzali tak myśleć, jak on nauczał.
ale jeśli ktoś myśli inaczej, nie ma problemu. Apostoł Paweł go nie wyrzucał, apostoł Paweł nie kłócił się z nim. Nie, poczeka, poczeka cierpliwie, Bóg mu to objawi. A więc, moi drodzy, my tak samo. Nie chcę, aby ktokolwiek się czuł źle z tego powodu, że nie wiem, wytykamy coś. Nie, my nauczamy. A to, co zrobisz, to już jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem. Pozwólcie na króciusieńkie podsumowanie, żeby tak to zebrać razem. Więc po pierwsze było pytanie, czy chrzest jest ważny? Pamiętacie, odpowiedź jest oczywiście tak, bo chodzi o uczniostwo. Czym jest chrzest? Baptizo, zanurzenie, symbolem pogrzebu, jest nakazem Jezusa, którego powinniśmy wykonać. Punkt trzeci, duchowe znaczenie chrztu, akt posłuszeństwa, naśladownictwo, symbol odcięcia się od przeszłości, chrzest jako element zbawienia i ostatnie biblijne warunki dopuszczenia do chrztu. Osoba w wieku świadomym i osoba, która przeżyła pokutę. I jak wcześniej, tak i teraz chcę jeszcze raz zaapelować, bo to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu. Jeśli jeszcze tej pokuty nie przeżyłeś, to masz poważny problem. A może nawet kiedyś przeżyłeś, ale od Boga odszedłeś. Może kiedyś przeżyłeś, ale twoje życie oddaliło się od Boga. W imieniu Jezusa chcę cię zachęcić. Nie uciekaj dalej od Boga. Nie uciekaj od Niego, póki jest czas. Skąd możemy wiedzieć, jak długo ten czas będzie trwać? Więc zachęcam każdego z nas. Jeśli to do twojego serca jest skierowane, to nie uciekaj od Boga. On cię szuka. On cię woła. On chce, abyś wrócił jak syn marnotrawny, abyś znalazł z Nim pokój. A kolejnym krokiem będzie chrzest, do którego zachęcam. Wierzę, że tamta lista, która jest wystawiona, w ogóle bardzo się cieszę, że tam wystawiona jest tydzień i 9 osób się zapisało. Być może jeszcze ktoś rano, od tego nie sprawdzałem. Więc bardzo się cieszę. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszej usłudze lista się będzie wydłużać. Gdyby brakło miejsca na pierwszej stronie, odwracajcie, piszcie na drugiej. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Myślę, że jesteście zachęceni. Amen.